życiu księdza, na czym polegała księdza rola jako postulatora procesu kanonizacyjnego księdza Jerzego Popiełuszki? Czy mógłby nam ksiądz to przybliżyć? To był proces diecezjalny najpierw, który toczył się w diecezji w Krete i pod Paryżem, dlatego że tam zdarzył się cud. Więc tam, gdzie jest cud, tam również jest przeprowadzony proces. I ona całego zespołu, ponieważ no, każdy ma tam jakoś swój udział, ale to jest zespół około chyba 7 czy 8 osób, którzy zbierają dokumentację dotyczącą tego cudu, a więc są przesłuchania uzdrowionego, rodziny uzdrowionego, lekarzy, osób, którzy znali chorego, którzy mu towarzyszyli w chorobie, ale także zebranie całej dokumentacji medycznej, która potwierdzała, że ten chory, że ta choroba była rzeczywiście nieuleczalna, że była śmiertelna i że uzdrowienie jest niewytłumaczalne z punktu widzenia medycznego. Więc zebranie tej, to jest główna rola całego zespołu, więc zebranie tej dokumentacji właśnie medycznej, też zebranie zeznań świadków, a także jakby dowodów, że rzeczywiście ten cud, to uzdrowienie, jeszcze nie uznane, ono dokonało się za wstępem księdza Jerzego. I jest ewidentnie, że modlitwa za wstępem księdza Jerzego, ona sprawiła, że właśnie ten chory, którym całe ciało miało zarażone, w całym ciele był nowotwór. I naraz po tej modlitwie księdza nad tym chorym żadne komórki nie były. To jest niewytłumaczalne z punktu widzenia medycznego. Samo nie mogło się zrobić. Nie brał żadnych lekarstw. Tym bardziej, że już od kilku tygodni był na oddziale takim, już dla umierających. To był oddział paliatywny, gdzie już nie leczy się. Nie podaje się żadnych lekarstw, tylko uśmierzające leki. Drugie pytanie. Kim dla księdza osobiście jest postać księdza Jerzego Popiełuszki? Księdza Jerzego Popiełuszka, jego pamiętam z czasów, kiedy sam byłem, przygotowałem się do kapłaństwa, kiedy byłem diakonem i pamiętam tamte czasy, jak to nie było łatwo być świadkiem wiary i takiej miłości do ludzi. On takim był. Co jeszcze taki jest dla mnie wzorem kapłana? Dlaczego? Między innymi dlatego, że to był taki kapłan, który potrafił, miał taki dar, charyzmat nawiązywania relacji z ludźmi. Tak jak pamiętam, prowadził rekolekcje dla nauczycieli akurat w seminarium, gdzie ja mieszkałem. I pamiętam po mszy świętej, po pokazaniu, nie mógł wyjść, ponieważ no, wszyscy chcieli do niego jakoś podejść, go z nim porozmawiać, więc cały kościół jeszcze po mszy świętej nie wychodził. No to jest niesamowite, jak on potrafił nawiązać relacje z robotnikami, z ludźmi z całej Polski. Miał taką naturalną dobroć, ale ta dobroć była też z wiary, był człowiek głębokiej wiary. I ta wiara go trzymała w tym, że on potrafił mówić prawdę i tylko prawdę, że potrafił wykazać tyle dzielności, mimo że to był człowiek bardzo chory. I fizycznie stosunkowo nie należał do najmocniejszych, a miał taki olbrzymi charm ducha, który wykazał, ten charm ducha płynący z wiary. Czy uważa ksiądz, że ksiądz Jerzy Popiełuszko może być przykładem do naśladowania dla dzisiejszej młodzieży? Jak najbardziej i to pod każdym względem. Przede wszystkim on jest męczennikiem. Męczennik to jest świadek, który potrafi, ma odwagę, ma tę dzielność przyznawania się do tego, kim jestem, jaka jest moja wiara, do mówienia prawdy i szczególnie dzisiaj potrzeba każdemu, żeby był takim człowiekiem uczciwym, człowiekiem prawdy, też człowiekiem, który potrafi przebaczać drugiemu człowiekowi. To główne hasło księdza Jerzego: zło dobrem zwyciężaj, czyli nie oddawaj złem za zło, nie szukaj zemsty, tylko staraj się nawiązać kontakt, staraj się przebaczyć, wyciągnąć rękę. Nie znaczy to, żeby nie dochodzić prawdy, swoich praw, bo mamy obowiązek wręcz domagać się prawdy, obrony swoich praw, ale żeby nie odpowiadać złem za zło, żeby nie szukać odwetu, zemsty,
I tego ksiądz Jerzy zawsze będzie uczył. To jest zresztą idea płynąca z Ewangelii, z listu świętego Pawła. I to jest bardzo ważna myśl, a więc zarówno prawda, miłość, przebaczenie, dzielność, odwaga życia. To są te hasła, o których nam ksiądz Jerzy także dzisiaj przypomina. I ostatnie pytanie. Co chciałby ksiądz radzić młodym ludziom w kwestii przyszłości? Co powinno być dla nich ważne? Więc ważne, żeby starali się być kimś. To znaczy, że ważne jest kształtowanie ducha. Nie wiadomo, jak się życie nasze potoczy, czy żeby nie nastawiać się tylko na zdobywanie jakichś tytułów, zdobywania jakieś dobra materialne, jakieś godności zewnętrzne, żeby przede wszystkim nastawiać się na kształtowanie ducha, więc żebyśmy mieli mocną wiarę, żebyśmy mieli prawdziwą miłość, żebyśmy byli szlachetni wewnętrznie, żebyśmy potrafili też upominać się o prawdę, mówić prawdę, być uczciwymi. To jest czyli dbanie także o swoje życie, nie tylko o swój umysł, nie tylko o swoją kieszeń, nie tylko o jakieś zaszczyty, ale dbanie o to, co jest w naszym sercu. Ile w naszym sercu jest wiary, uczciwości, miłości do drugiego człowieka, żebyśmy o tym nie zapominali, bo tyle jest dzisiaj różnych wezwań, tyle jest możliwości, że zapominamy często o tym, co jest najważniejsze, o tym, co nieraz jest niewidoczne dla oczu. Wydaje się, że to nie jest ważne, żeby nie przechodzić, jakby nie szukać łatwych dróg, tylko też wybierać drogi nieraz trudne, ale które później okazują się bardzo owocne. I to jest niesamowita lekcja, którą daje ksiądz Jerzy także dla najmłodszych dzisiaj Polaków. Zresztą sam był młody, kiedy zginął, kiedy został zamordowany, miał 37 lat, ale też wykazywał się niesamowitą dzielnością już w swojej młodości, kiedy chodził do szkoły, kiedy potrafił stanąć też w obronie prawdy i też kiedy miał taką dzielność, żeby wstawać rano i iść rano na msze święto przed pójściem do szkoły, żeby przeżywać cały rok liturgiczny święta. Jak są święta, to przeżywamy święta. Jak jest czas pracy, to jest czas pracy. To był człowiek, który lubił pracę, ale też lubił modlitwę. To w imieniu własnym i całej redakcji Jakubowskiej TV bardzo dziękuję za ten cenny wywiad. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.